Drodzy Państwo, prosto z Elgo Areny. Witam Was serdecznie. Liga Redbox gra, czyli Daniel. And Daniel. Show. Siema. Kochani, jesteśmy właśnie tutaj, jak powiedziałem, w sercu naszych rozgrywek. Dzisiaj porozmawiamy o pierwszej fazie. Za nami kilkadziesiąt spotkań. Można już powiedzieć, że czołówka się krystalizuje. Przypomnę, że jest 10 drużyn. Po sezonie zasadniczym, jak rozegramy mecze z każdym, podzielone zostaną drużyny na dwie grupy po 5 ekip. Oczywiście pierwsza piątka będzie walczyła o medale i o mistrzostwo. I tutaj, Daniel, co możemy powiedzieć? Mój typ to jest tak, WSIB, Aztek Ohorta, BTC, Maniara, dwóch Beniaminków. No i nie wiem, ktoś z zespołów Port Lotniczy sprawnie inaczej? Czy ktoś jeszcze się włączy? Myślę, że WTC, bo zmęczone mecze coraz skuteczniej grają. Wcześniej to w ich meczach raziła nieskuteczność. Jeszcze będzie zmiana nazwy, jeszcze będzie. Ale tak, jeszcze na razie nazwa robocza WTC. Zobaczymy, co kapitan drużyny Darek Sikora wymyśli. Ostatnie spotkanie z Helmanem, 9-1. Przywiózł Darek mnóstwo młodzieży, no i młodzież pokazała piłkę. Fajną. No młodzież dobrze grała, ale tutaj Helman był troszeczkę osłabiony, bo z tego co widzę, Darek przewozi szeroką kadrę i dosyć wyrównaną. Tam kto wejdzie na zmiany, to nie widać różnicy, a tutaj niestety Helman operował jednym zawodnikiem na zmianie i widać było, że im dłużej grają, tym już rękawami oddychają. No właśnie. Jeszcze o tych z dołu. Alpro czeka wciąż na pierwsze punkty. To jest ekipa, która jakby początki ma całkiem niezły, a potem jakoś im głębiej w las, tym więcej drzew. No. Ja się cieszę, że chłopaki zawsze grają ambitnie i się nie zrażają i zawsze z uśmiechem na twarzy przychodzą po meczu, dziękują, także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy ci młodsi gracze ze starszymi zgrają i przyjdą w końcu pierwsze punkty. Dorako, jak sądzisz, będzie walczyło o tą pierwszą piątkę? No po dzisiejszym meczu, powiem tak, już mają takie iluzoryczne szanse. Szkoda, bo to dosyć też ambitny zespół i kilka meczów to tak jakoś jakby nieszczęśliwie im punkty przeszły koło nosa. Drako, życzymy szczęścia. Kolejne ekipy. BTC zaskakuje pozytywnie od początku. Zamiast się uczyć ligi, to oni sobie tutaj na czele tabeli się usadowili. No dosyć młody i ciekawy zespół, powiem tak, razem z zespołem Maniara, z którym dzisiaj zagrają. Według mnie to są czarne konie tych rozgrywek. No właśnie, Maniara to taki stary, nowy zespół Redboxu. W tej chwili jest liderem, ale tutaj trzeba powiedzieć, że WSIB jest jedną ekipą, która ma komplety punktów. No i oni w tych meczach pokazują ogromną przewagę. Myślisz, że ktokolwiek jest w stanie im zagrozić? Powiem tak, Dorako pokazało, że w pierwszej połowie można było się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności i wtedy WSIB miało dosyć duże problemy, bo dopiero na początku strzeli bramkę i pod koniec, ale Dorako miało wiele sytuacji, żeby odmienić los meczu. Czyli jest nadzieja dla innych ekip? Jak najbardziej. Tylko trzeba walczyć i trafić właśnie w swój dobry dzień i wykorzystać. No bo nie oszukujmy się, WSIB to takie polskie FC Hollywood, tutaj trójmiejskie. Natomiast Aztek Ohorta, mistrz poprzedniego sezonu, mimo tego, że no punktuje, w pierwszym meczu z Maniarą goniła wynik od 1-5, udało się zremisować, pozostałe wygrali, ale no ostatnio ze sprawnymi tylko jedną bramką. Powiem tak, zauważyłem, że wiele zespołów na początku, a nawet do tego momentu, jakby do półmetku, męczy się ze skutecznością. Jest dużo fajnych, składnych akcji ofensywnych i no, skuteczność jest naprawdę czasami porażająca w meczu. No i tutaj właśnie to jest właśnie bolączka z tej kohorta. Oni mają te sytuacje, oni naprawdę mają dużo tych sytuacji. W meczu ze sprawnymi inaczej, to tam po prostu bramkarz no, praktycznie mógł im, sprawnie inaczej powiem tak, że mogli dzięki bramkarzowi wywieźć przynajmniej jeden punkt. No ale no, niestety się nie udało. Aste szybko znowu po wyrównaniu sprawnych inaczej wyszło na prowadzenie i już dowieźli to do końca. A słuchaj, jak właśnie kto prowadzi w statystykach, bo 30 strzałów naliczyłeś i chyba było jeszcze więcej celnych na bramkę Helmana, kiedy grało WTC. Czy właśnie Aztek Ohorta w tym meczu miało jeszcze więcej strzałów?
Dokładnie nie pamiętam. Ja wszystkie statystyki podsumowujące zrobię w weekend i wtedy każdy będzie mógł zobaczyć, ile jego drużyny, jaki procent tak, z celnych strzałów, niecelnych, jak to z faulami wygląda, którzy nas sędziowie odgwizdują. Tak, żeby będzie i wtedy asystenci MVP też się pojawi, klasyfikacja kanadyjska. Czekamy na to, ja tak tutaj kiwałem, bo właśnie chcę pozdrowić czołowego sędziego. Bakuś dzisiaj debiutuje w roli operatora kamery. Mam nadzieję, że tam zaczniesz tak dla nas kamerą, lekko, że jesteś. O, zaczął. O, dziękujemy. Dziękujemy. Daniel, na koniec chciałem powiedzieć, bo co, mamy już półmetek rozgrywek prawie i już niebawem do wiosny niedaleko po prostu, do marca. A tutaj jest jakaś bomba cenowa, tak jak mówiliśmy to już jesienią, a dzisiaj już możesz to powiedzieć oficjalnie, jak to będzie wyglądało wiosną na Sztucznej Murawie. No tak, zapraszam wszystkie nasze drużyny, które już uczestniczyły i bawiły się z nami w Redboxie. Oraz dokładnie, wszystkie. Oraz te nowe, staronowe. Te, które się dopiero zawiązują. Dokładnie. Te, które myślą, żeby się zawiązać. Tak. Naprawdę mamy bombowe ceny, bo w tym roku za udział w rozgrywkach to jest zaledwie kwota 1380 zł netto. 1380 netto, tego jeszcze nie było, kochani. I dajemy za to 13 meczy plus mecze w Pucharze Polski dla chętnych. W Pucharze Ligi. No tak, no można powiedzieć, że jest to taki na Sztucznej Murawie Puchar Polski, bo jest to największa, najstarsza liga na świecie, chciałem powiedzieć. No dobra, na świecie, powiedziałem. Także gorąco, gorąco polecamy, a my póki co żegnamy Was z Ergo Areny i zapraszamy na urywki m.in. z dzisiejszego spotkania z drużyn czołowych, czyli właśnie Maniarę. Pozdrawiamy Roberta Maniarę. Cześć Robert i BTC. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzięki bardzo. To był Daniel. And Daniel. Show.